Dzisiejszy odcinek Pora Dokumentu odpowie wam na wiele pytań. Ilu nowych chłopaków mogą poznać moi rodzice w jeden miesiąc? A czy można być policjantem i striptizerem jednocześnie? Co ja tu robię? I czemu to oglądam? Co, tak łatwo rozbierać się dla innych panienek? Łatwo ci tak? Nie tylko panienek. Przecież to ty mi ukradłeś tą walizkę. Nie wiem czemu, o czym ty mówisz. No przestań, to jest żumujący, Jarek. Rozluj się, dzisiaj nie musisz nic robić. Zróbmy sobie to, co robimy co niedzielę. Czyli ciumkaj loczki, no. Mamo, jestem chory. Dlaczego? Zapałem loczkę. Kamila Rosińska ogromnie się cieszy na pierwszy urlop ze swoim chłopakiem Maxem, który pracuje jako pilot dla jednej z linii lotniczych. W przeciwieństwie do swoich rodziców, młodsza siostra Magda nie jest zachwycona jej ukochanym. Jestem taka podjarana. Po pierwsze, nigdy nie leciałam tak daleko samolotem. No a po drugie, mój facet będzie za kierownicą, czy jak to się tam nazywa. Mam nadzieję, że pozdrowi mnie przez mikrofon. Na pewno zaprosi wszystkich rodaków do wspólnego klaskania specjalnie dla ciebie. Jakby co, to takie obrazy, takie koszmary mam w głowie, jak chodzę spać. No i mam nadzieję, że wzięłam wystarczająco dużo kasy, żeby móc pójść na zakupy w Los Angeles. Dobrze, że to Polsat i oni nie polecą żadnego Los Angeles, bo tego bym nie zniósł. Naprawdę nie wiem, co ta Kamila widzi w tym pilocie. Przecież on ciągle przesiaduje u nas na chacie, jakby nie miał własnej chaty. A tak w ogóle różne wiadomości się słyszy i on na pewno zdradza ją z niejedną stewardessą. Tak bardzo się cieszę, że córka będzie miała okazję zwiedzić kawał świata. No, muszę przyznać, że zawód Maxa robi wrażenie. Ja też jestem tego samego zdania, gdyby coś z tego wyszło poważnego. Pilot w rodzinie, prestiż, pieniądze. Córka ma szczęście, co tu dużo gadać. Prestiż, pieniądze i codzienne głaskanie go po twarzy, aby przypadkiem nie miał gorszego dnia w pracy, bo może on zepsuć dzień paruset ludziom. Gdy Kamila i jej chłopak wysiadają z samochodu na parkingu przed lotniskiem, ktoś na nich napada. Max nie zdołał powstrzymać złodzieja. Walizka Kamili została skradziona. Takie rzeczy się wydarzają, tak, tak. No i cały urlop jest do niczego, wszystko skradzione, nawet mój paszport, ten podły drań popsuł wszystko. Jedynie cieszę się, że mój chłopak mógł zamienić się na zmianę z kolegą w pracy, no bo inaczej by musiała pójść sama na policję. Jeśli nie umiesz dogonić typa, który niesie 10-15 kilogramową walizkę, to nie powinnaś iść na policję. Kamila i Max jadą na policję, by złożyć doniesienie o kradzieży. Choć Kamila nadal jest bardzo roztrzęsiona, to natychmiast wpada jej w oko przyjmujący ich policjant. Spodobało mi się, jak Jarek, czyli ten policjant, o mnie zadbał. Nawet dał mi swój numer prywatny telefonu na wszelki wypadek. Tak, tak robią policjanci w tym pięknym kraju. Facet traktował mnie jak powietrze, nie zadał mi ani jednego pytania, ale za to ciągle patrzył się na moją kobietę i ją podrywał. Bo ona pewnie myśli, że to właśnie tak wyglądają rozmowy na przesłuchaniach na policji, tak? Ja wiem, że to dlatego, że się podobają te uniformy, nic więcej. Tylko nie rozumiem, czemu jest patrzona w niego, skoro obok siedzi pilot. No bo ona lubi uniformy, tak? Więc wygląda na to, że policyjny uniform najłatwiej się pierze. No, siadaj sobie tutaj, na moim miejscu. Ach, dziękuję bardzo. Kamila, czemuś nie powiedziała, że będziemy mieli gościa? No, niespodzianka. Nic się nie stało. Ty pewnie jesteś głodny. Zaraz to jest. A to wie pani tak. Coś tam pani mogłaby tego, nie? No, dziękuję bardzo. Dobra, stań się. Co tam? Się jak tam było w Brazylii? Czy ty nie widzisz, że przeszkadzasz? Ja? Tak, ty. Przeszkadzasz swoim istnieniem siostrze. Jak będziesz miał jakiegoś swojego chłopaka, ty będzie tak samo traktowany. W domu, dobrze. Ale, także nie wiem, o co ci chodzi. Będzie zmieniał codziennie skarpetki. Słuchajcie, nieważne. Pierwsza rzecz to co z policją jest ogarnięte. Coś wiadomo? No niestety nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, daj. A dobrze, to by się nie stało. Zrobimy go i tak nie macie. A w ogóle to ja mam taką ważną rzecz, tutaj mam mały prezencik, słuchaj. Jaki prezencik? Nowe uniformy! Moment. Masz coś dla mnie? No proste, przecież z Brazylii bym ci niczego już nie przywiózł. No, panie. Zobacz. Co ty masz? Taki tam malutki, taki słodki. Jaki piękny. No widzisz? Czekoladki ze Szwajcarii, buty z Mediolanu, jakieś wino z Paryża, a teraz jakiś wisiorek. Wiesz co to w ogóle jest? Czemu ona łapie się na takie badziewne prezenty? Moim zdaniem mężczyźni, którzy dają jakieś prezenty często swoim kobietom, to w ogóle mają coś do ukrycia. No prawda, szczególnie jak nie dają prezentów tobie. Mam pomysł, może pójdziemy na górę go przywieźć. No to ja, no dobra, spoko. Ale gdzie wy już idziecie? Oni idą przedłużyć drzewo genealogiczne. Bardzo tęsknię za Maxem, gdy wyjeżdża. Oczywiście jest jeszcze lepiej, gdy się widzimy. Mimo wszystko nie powiedziałam mu, że zadzwoniłam do tego przystojnego policjanta. On by się tylko zezłościł. A ja zadzwoniłam tylko raz, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś wieści. Następnego dnia podczas pracy Kamilę odwiedza jej siostra Magda. Co
co ty tu robisz? No wiesz, odwołali mi WF i przyszłam wcześniej. Słuchaj, możemy porozmawiać? Nikt nigdy nikomu nie odwołał WF-u huncwocie z dwumetrowym szalikiem. No jasne, może być za pół godziny, bo wtedy mam przerwę. No wiesz, niezbyt, bo to jest takie trochę pilne i to chodzi o Maxa. Magda. Ja wiem, że ty nie przepadasz za Maxem, no ale zrozum to w końcu, że jestem z nim szczęśliwa, no i go kocham, no. No dobra, ale nie sądzisz, że miłość może czasami zaślepiać? I to bardzo. A skąd to możesz wiedzieć? Przecież ty nigdy nie byłaś zakochana. Byłam. Ty nigdy prawdziwego mężczyzny nie widziałaś, słomko. No dobra, może byłaś zakochana, ale nieszczęśliwa, przecież to się nie liczy. Jezus, Kamila, no zrozum to, a zobacz, nie zauważyłaś, że ciągle ona nas przychodzi do domu, a u ciebie, znaczy, no to... Dlatego nie odwołuje się języka polskiego w szkołach. Słuchaj, ty u niego na chacie nigdy nie byłaś. Dobrze, Magda, nie byłam z tego względu, że ma małe mieszkanie, no a po drugie, nie ma go i nie ma kiedy posprzątać. Dobrze, on może ma jakąś laskę i zaprasza ją do siebie do domu, może z nią nawet mieszka. Wiesz co, Magda, chyba masz za bardzo bujną wyobraźnię. Albo oglądała parę dokumentów. To za niespodzianka, pracujesz tutaj? Cześć, no na to wygląda, a są już jakieś wieści na temat mojej walizki? Nie, niestety nic, przykro mi. A, przepraszam, a tak poza tym to jest moja siostra Magda. Poznajcie się. Cześć, Jarek, bardzo mi miło. A czegoś szukasz? Pianki ci pomóc? Pianki, chwileczkę. Hmm? Chodź, chodź. Już ci dam. Czekaj, to może... O! Tam jest, dobra. Proszę. Dzięki bardzo. Wielkie. Nivea, tu mogła być wasza reklama. Czy teraz przerwę? No mam. A czemu pytasz? No myślałem, że może byśmy skoczyli do Włocha za rogiem. Mam teraz właściwie już koniec. No wiesz co, no ja nie wiem, bo mój chłopak by się trochę zezłościł. Ja jestem za. No ale ja nie widzę tu żadnego chłopaka. A poza tym ja mogę pójść z wami. Jako przyzwoitka. Ona idzie z nimi, no tak! Dziewczyny skorzystały z zaproszenia atrakcyjnego policjanta. Niewinny flirt kończy się jednak groźnie, gdy przypadkiem pojawia się chłopak Kamili, Max. Co to ma w ogóle znaczyć? Wyjaśnisz mi? Ty mi lepiej wyjaśnij swoje auto, jeżeli jesteś pilotem. Ale Max, o co ci chodzi? O to, że sobie flirtujesz z tym kolesiem w mundurku. Proszę się hamować, to obraza dla funkcjonariusza publicznego. Przestań, jesteś żałosny. Przestraszyłem się bardzo, idziemy stąd, chodź. Ale proszę, poczekaj. Kolego, tak się składa, że ta dama to jest moja kobieta, a ty się zwieje, bo zawiozę cię do pracy. Poczekaj, ja zostawię. Poczekaj, moja siostra może iść obiad z kim chce, a tak poza tym to ty masz ostatnie zdanie, co ona robi i nie masz prawa jej pouczać, bo daje się ciągle karmić u nas w domu. Młoda damo, myślisz, że ja sobie nie mogę zjeść na mieście w dowolnym miejscu, myślisz, że ja muszę u was za darmo jeść? A! Ten policjant nie był w szkole policyjnej, tylko chyba w szkole flirtowania, ale niestety no teraz będzie sobie musiał znaleźć inny obiekt zainteresowania niż moja kobieta, no. Wow, potężne słowa jak na udawanego frufru. Patrz, zwiał. To ucieczka z miejsca wypadku, co nie? No, niekoniecznie. A niekoniecznie, mądralo. Przepraszam, Max się nigdy tak nie zachowuje. No ale to nie jest twoja wina. Zapraszam was do środka, zjemy ciepło, więc jest zimno. No, chodźmy. Prawdę mówiąc, jest mi żal Maxa. Przecież ja pojechałabym z nim od razu, gdyby nie zrobił mi takiej akcji. A po drugie, nie pozwolę się traktować jak swoją własność. Takie rzeczy nie można tolerować. Ty nawet nic nie powiedziałaś podczas tej wielkiej kłótni. Następnego dnia rodzice zaprosili córki i Maxa na ściankę wspinaczkową. Tu jednak okazuje się, że chłopak ma problemy z wysokością i nagle dochodzi do upadku. Masz, no co? Boże, Max! No, widzisz? Max, ty ci nie jest, co ci się stało? Skręcił mi się w głowę. Muszę poleżeć chwilę, moment. On się wywrócił jakby co. O to chodziło w tej scenie. Mogli się tego nie zauważyć. Dobra, moment. Niech sobie poleży chwilę, nie? 10 km wysokości to dla niego nie jest problem, a metr owszem. Nie no, jak on w ogóle zdał egzamin na pilota? Nie no, jak Kamila nie zajarzy, to ja chyba zwariuję. Prawdopodobnie nie zajarzy. Następnego poranka Kamila idzie do pracy. Jarek czeka przed jej domem. Policjant ma szokujące wieści, które chce jej koniecznie przekazać osobiście. Mam informację na temat twojego chłopaka. Tak? A co takiego? Niby skąd to wziąłeś? Spisałem jego numery rejestracyjne. Poczekaj chwileczkę, to by tak można spisywać numery rejestracyjne? No, można. Można spisać napisaną tablicę? Można. No dobrze, no to co takiego się dowiedziałeś? Na przykład to, że nigdy nie był pilotem. Co? To niemożliwe. To co, on musiał sobie przecież podrobić papiery. On najwidoczniej sobie podrobił. On nawet kokpitu na oczy nie widział. Tak naprawdę to studiuje ekonomię i to 8 rok. Jak to uczy się 8 lat ekonomii? Czy on po 8 lat nie ogarnął, że to może nie jest najlepszy pomysł? No po prostu nie jesteś najlepszy w gry strategiczne, no. Nie mogę w to uwierzyć i nie chcę w to uwierzyć. Max nie jest pilotem, jestem z nim 3 miesiące, a tak naprawdę jakbym nic o nim nie wiedziała. Jestem taka wściekła, a w dodatku moja siostra miała rację. A ja byłam taka głupia. Tak, owszem. Kamila i Jarek nie tracą czasu. Jadą porozmawiać z Maxem. To chyba on. Jeżeli na przykład teraz albo na przykład sobie weźmiesz, to mogę na to to on? Super, z taką palą, że daleko nie zajdziesz, nie? Dzięki. No. To ma być niby Acapulco?
Kamila, co ty w ogóle robisz? Co ja to robię? Lepiej powiedz mi, co ty tu robisz? To pewnie panią tutaj załatwiście, no pana sprawka, wszystko, tak? Jarek, co jeszcze się dowiedziałeś o tobie całej prawdy? Jarek. Wszystko to by wiem! Nie jesteś żadnym pilotem! Wy jesteście już na tej ze sobą? Ty jesteś ostatnią osobą, która będzie zwracać mi uwagę! Ale Kamila, zrozum, mówiłaś mi, że ci się podobają faceci w mundurach, więc zażartowałem raz, bo musiałem to ciągnąć, to wszystko z miłości, no a co, miałem już wszystko będzie powiedzieć, że tak nie jest, no? No ale widać, że zawodowy, uliczny graj. Tylko dlatego, że podobają mi się faceci w mundurach, nie oznacza, że od razu się w nich zakochuję. Jasne, owszem, zaimponowało mnie to, że Max wtedy na imprezie powiedział mi, że jest pilotem. Ale mimo wszystko, nawet gdyby powiedział mi prawdę, może by się z nim umówiła. Może raczej nie. Następnego dnia wieczorem Kamila bez zapowiedzi idzie rozmówić się z Maxem. Adres jego mieszkania dostała od Jarka. Hej. Cześć. Przepraszam, chyba to pomyłka. Poczekaj, moment, chwileczkę. Przecież to ty jesteś gościem z parkingu. Nie wiem, o czym ty mówisz, chyba mnie z kimś pomyliłaś. Przecież to ty mi ukradłeś tę walizkę. Nie wiem, czemu, o czym ty mówisz. Ja chcę wejść do środka. Nie wejdziesz do środka. O, cześć, co ci się dzieje w ogóle? Kamila, tęskniłem za tobą, cześć. Proszę cię, Max, co ty wygadujesz za bzdury? Co ten facet robił sobie w mieszkaniu? Mieszka, to jest mój współlokator. Poznaj, jakby to wiesz, ale Kamila, Michał. Proszę cię, przestań, znam tego faceta, to on mi ukradł walizkę. No, ma dość charakterystyczną fryzurę. Czy to są farbowane włosy na rudo? Tak, to są wąsy. Zleciłem Michałowi, żeby cię ukradł. Co takiego? Tak, to był pomysł Maxa. Słuchaj, zrobiłem to w tym celu, bo dzięki temu nie dowiedziałaś się, że ja nie jestem pilotem, że nie polecimy do Stanów, do Los Angeles. Na lotnisku, tylko wcześniej, tylko po to zrobiłem, bo wiesz... Nie wierzę, to gdzie są moje rzeczy, gdzie są moje pieniądze? Wszystko jest tutaj. Nie krzycz, wszystko jest tutaj. Nawet pieniądze, tylko akurat pieniądze, no częściowo. Sam jak to częściowo? Słuchaj, no kupowałem ci prezenty, tak? Nie mam swojej kasy w ogóle, jestem na minusie, no coś mnie kosztowały przecież, no dlatego tak sytuacja. No i to ja szanuję, robisz prezenty komuś, a ten nie zauważa, że to jego pieniądze. Brzmi trochę jak polityka w naszym kraju. Ja nie wierzę, okłamywałeś mnie tylko dlatego, żeby kupować dla mnie prezenty? Ale ja na przykład uważam, że to była dobra inwestycja, ponieważ jej się podobały, no to w czym problem? Nie widzę problemu, prezent otrzymać otrzymała. Gdzie jest moja walizka? Gdzie są moje rzeczy? Jak chcę złożyć walizkę? Jezus. Zostaw mnie. Nie jest moja walizka, do cholery. Nie drzyj się, puść. Nie rób tutaj bordelu w domu, co? No, Rudy wydaje się nieobliczalny. Puść mnie. Spokojnie, za chwilę się chodź do pokoju, porozmawiamy. Weź, zostaw mnie, zostawcie mnie, puśćcie mnie, proszę to z policją. Poczekaj, Kamila, nie rób awantury. Zostaw mnie. Mój własny chłopak mnie okradł, jak on mógł to zrobić? Ja po prostu chciałam tylko zabrać swoje rzeczy. Ale oni zrobili się nagle coś agresywni. Zaczęli mnie szarpać. I teraz muszę wezwać policję. A może to wina tak wolskiego korytarza? Jaki architekt to tak zaprojektował? W nadziei, że odnajdzie swoją skradzioną walizkę i część pieniędzy, Kamila wspólnie z Jarkiem i jego kolegą Olkiem wraca do mieszkania Maxa. Cześć. Gdzie jest walizka? No, w mieszkaniu znajomego. A pana współlokator? No, wyszedł do kiosku akurat przed chwilą. Słuchaj, gdzie są moje rzeczy? Gdzie jest moja walizka? Ale halo, moment, chwileczkę. Kamila, co ty robisz w ogóle? Nie. I to ty. No i co z tego? Ty w ogóle masz meble. No, może będą, no i co? Po co mu meble, jak ma mieszkanie? Gdzie jest twój pokój? No tam. No tam, no i co? Jaki to ty? Człowieku. W sumie teraz nie rozumiem, dlaczego mnie tu nie zapraszałeś. No, do posprzątania sobie w 3 minuty. Taki syf nad syfy, wow! 3 koszulki na kanapie, wow! To jest jeden z wielu przykładów, że obsada posadu to nie są prawdziwi ludzie. To są moje rzeczy? To są moje pieniądze. Dobra, zostaw, my się tym zajmiemy. To długo będą panowie szukać akurat. Co chcę wam przez to powiedzieć? To, że Michał wszystko sprzedał. Jak to sprzedał? Sprzedał wszystkie moje rzeczy? Nawet twoje rzeczy, nawet walizkę sprzedał. A co z pieniędzmi? No pieniądze, no nie wiem, ja ich nie mam. No Kamila teraz przed chwilą wyszła, no pewnie możliwe, że je wziął. Nie wiem, ja ich nie mam, tych pieniędzy. Człowieku! A tam była tylko ta część, chyba wziął, no tylko tą część, co on tam, oprócz tej, co ja wydałem, a tam niedużo wydałem, no wiecie, pamiętasz. Ale co ty wygadujesz? Przecież tam było 1500 dolarów! No i to było na tyle, jeżeli chodzi o Kamilę. No. Ale to wszystko wina Michała. On był pazerny na kasę, chciał zagarnąć wszystko dla siebie. Gdyby nie to, to jeszcze mógłbym wszystko spłacić i pooddawać. A tak, no niestety, no więcej nie zaufam już koledze, no ostatni raz. No. Naprawdę? Ja bym na miejscu wymyślił jakąś lepszą historyjkę. Na przykład mój ziomek zmienił kolor włosów na rudę, aby okraść moją dziewczynę. Ale tak mu się spodobały rude włosy, że postanowił za zebrany łup z tej walizki kupić sobie roczny zapas rudy farby. Ale ty jesteś podły, przyznaj się, że sprzedałeś połowę. Nic nie sprzedałem, rozumiesz? Plan był tak, jak ci powiedziałem, a to Michał wszystko sprzedał. Gdzieś nie wiem, gdzie on teraz jest. Ja nic nie zrobiłem.
Słuchaj, nie interesuje mnie, jak to zrobił. Czy ty, czy to Michał zrobił? Nie chcę cię już więcej widzieć. Oszukałeś mnie, okłamałeś. Nie chcę cię już więcej widzieć. Spotkamy się na sali sądowej. Na przyszłość polecam jednak nie trzymać paszportu i pieniędzy swoich w walizce. Jest to bardzo nierozsądny i głupi pomysł. Tydzień później Kamila zaprosiła Jarka do swojego rodzinnego domu na poczęstunek, żeby podziękować mu za jego wsparcie. Także rodzice i jej siostra są wdzięczni policjantowi, że rozszyfrował byłego chłopaka Kamili. Cześć, Jarek. Ale my się już znamy. A no tak, faktycznie, ale tak inaczej chyba wyglądałaś. No bo wiesz, dzieci w tych czasach szybko dorosłają. No tak. Użyłaś szminki, tyle. Raczej twarzy nie zmieniła. Chyba, że brałeś grzybki, to może rzeczywiście jej twarz się trochę zmieniać. Na bieżąco! A tak w ogóle to będziesz siedział obok mnie. Jak dla mnie, Jarek może nas odwiedzać kiedy tylko chce. Tylko mam nadzieję, że Kamila nie będzie zazdrosna, bo jestem dużo młodsza i bystrzejsza. Co? A tak w ogóle to jestem bardzo panu wdzięczny, że jest pan z naszą córką, bo do tej pory pewnie już byłaby dalej z tym przestępcą. Nie ma za co, to są moje obowiązki, także... Proszę. A tak w ogóle ta praca policjanta musi być ekscytująca, więc może opowiesz coś o tym? Znaczy nie chciałbym zanudzać, ale mogę jakiś kawał o policjantach, jakąś anegdotę jak najbardziej przytoczyć. Policjant opowiadający kawał o policjantach. O niczym innym nie myślałem dzisiaj. Miłe spotkanie przerywa wizyta nieoczekiwanego gościa. Cześć. O Boże, co ty tu robisz? No, chciałem porozmawiać z tobą. Ale ja nie chcę z tobą w ogóle rozmawiać, nie mam o czym rozmawiać. Co ty tu w ogóle robisz? Po co przyszedłeś? Bo chcę, żebyś mi pomogła finansowo, bo mam problem. Ja mam ci pomóc. Bo chodzi o sprawę z Kamilą, nie chcę z nią rozmawiać, rozumiesz? Kamila w ogóle nie chce z tobą rozmawiać, rozumiesz? Ja z tobą chcę rozmawiać, chodzi o to, ale o czym ty chcesz ze mną rozmawiać? Chcę jej długi spłacić, jeszcze ta sprawa z sądem, wiesz doskonale, że teraz jak jeszcze przegram, to będę musiał pokryć te rozprawy, no Jezu, chcę, że znam. Ale to mnie w ogóle nie interesuje, słuchaj, wierzę, człowieku. Oddam. Nie, sobie tego nie życzę. Max, co ty ten ochu chce od nas pożyczyć pieniądze, słuchaj? Jest sprawa w sądzie, gdzie ty będziesz musiał jakby oddać pieniądze tej rodzinie, więc żeby to zrobić, przychodzi do tej rodziny pożyczyć pieniądze, żeby im od... Ja nie żyję. Mi się wydaje, że ja żyję. Max, wynoś się stąd. Ale wiecie doskonale, że mam... Hej, kolego, słuchaj, nie jesteś tu mile widziany, zapraszam ze mną. Jak ja się cieszę, że Jarek był w tym momencie u nas w domu. On nie wahał się, od razu go wyrzucił za drzwi. No dla mnie on teraz jest bohaterem. No chyba się zabujałam. Nie! Po prostu! Nie! No słuchaj, tak jak już ci wspomniałam, byłam u tej Laury, no i była tam bardzo ostro, robiła osiemnastkę tam w willi u rodziców. Ale poczekaj. Te bzdury popowiadasz mi dopiero w domu, okej? Ale nie, czekaj, daj mi skończyć. Słuchaj, była głośna muzyka i do ogrodu nagle wszedł policjant. Z początku go nie poznałam, bo miał tam czapkę, okulary przeciwsłoneczne, ale jak mu się bardzo przyjrzałam, to nagle zauważyłam, że to był Jarek. Przecież to jest normalne, Jarek jest policjantem, więc skoro miał zgłoszenie, więc musiał przyjechać i sprawdzić. No bo on później, jak zaczęła muzyka głośno grać znowu, to on tam później zaczął robić swoje, co nie... Tak, policjanci robią swoje. No ale co ty chcesz mi przez to powiedzieć? No jak to bardzo. Co? No rozbierał się do naga na kolanach Laury, no striptease robił. Magda, uspokój się proszę cię, nie opowiadaj mi takich głupot. Przecież on by mi tego na pewno nie zrobił. No jak to, ale no... Słuchaj, z tego co pamiętam, to on miał tam chyba przezwisko Johnny czy coś takiego. Magda, ja już mam dosyć twojej złości i twojej zazdrości do Jarka. Zrozum to, że go kocham, rozumiesz? Ale nie rozumiesz, że ja chcę dla ciebie... Ja chcę dla ciebie dobrze, ale dobra, jak nie chcesz, to nie, nie wierz mi. Po prostu trzymaj się, cześć. Ej młoda, po co ci telefon, jak go używać nie potrafisz? Ty zadaję tylko stapy swojego łokcia, kiedy trzeba coś poważnego nagrać. Nieważne, co się wydarzy losowego w waszym życiu, nieważne, jak postawiona będzie ta sytuacja. Warto to nagrywać, ale potem przez tydzień reszcie pokazywać. Nie bądź egoistami. Ja się już nauczyłem, że za każdym razem, jak widzę, że jakiś mój znajomy robi coś niebezpiecznego, to po prostu wyciągam telefon. Następnego dnia Kamila postanowiła sprawdzić rewelację siostry. Zadzwoniła do agencji stripteaserów i zabukowała na wieczór tancerza o imieniu Johnny. Jak nie on, to zrobię, bo odeślemy go? No co ty, przecież zapłaciłyśmy z góry. Wiesz co, sorry, ja nie mam zamiaru tego oglądać, sorry. Oj, daj trochę nacieszyć oczy, przecież wiesz, że jestem singielką już od dawna. One nawet nie mają imprezy. Zaprosiły kolesia do oświetlonego salonu. Przed dobranocką we dwójkę, super. Tak, tak, czekałyśmy na pana. Proszę, tutaj na lewo. O, widzę, że mamy dwie kobietki, będzie więcej zabawy. Boże, nie wierzę, to jednak ty. To on? Ja. Hej, ale co jest grane? Jak mogłeś? Co ty tu robisz? Pracujesz jako stripteaser? Nie wierzę! No co, masz tu problem? Przynajmniej ma dobrze płatny zawód. Owszem, przeszkadza mi to! Co, tak łatwo rozbierać się dla innych panienek? Łatwo ci tak? Nie tylko panienek.
To miał mnie pocieszyć? No ale ja traktuję to jako zabawę, jako hobby. Dorabiam sobie po prostu, więc nie powinnaś mieć z tym problemu. Wiecie co, może zrobię wam coś do picia. No niczego. A sobie porozmawiacie w spokoju, co? Co ty? Zapłaciłyście z góry, a ja muszę mieć coś na miniaturkę, no dawaj! Niczego nie chcę, niczego no. Nie chcę tego człowieka, nie chcę w ogóle z nim rozmawiać. No ale tym bardziej z twoim fetyszem na mundurki. Owszem, nie rozumiem, o co chodzi. Owszem, też robię mundurki, oczywiście, bo mam do nich respekt. A nie, że rozbiera się przed babami. Nie mogę, po prostu nie mogę na ciebie patrzeć. Ej, stripteaserzy mają dużo mundurów. Następnego dnia Kamila idzie na zaproszenie swojego chłopaka do włoskiej restauracji. Ma nadzieję, że Jarek chce ją przeprosić za ostatnią wpadkę. Co tutaj tak pusto? Ma pan jakąś przerwę? Po prostu pan Krzemiński wynajął całą restaurację dla państwa, żeby nikt nie przeszkadzał. No tak, bo ludzie o 13:00 bardzo przeszkadzająco. Co to ma być? Cześć. To ja może już państwu nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo. Nie. Bałem się, że nie przyjdziesz. No bo tak naprawdę miałam nie przyjeżdżać. Ale dlaczego on chodzi cały czas w tym mundurze? No dalej jestem na ciebie zła, że nic mi nie powiedziałeś. Nie rozumiem, chciałem cię przeprosić, bo powinien był powiedzieć ci wcześniej. Nie chciałem cię zranić. Ja wszystko rozumiem, ale ja nie chcę mieć chłopaka, który rozbiera się przed wszystkimi. No i wszyscy dookoła na niego patrzą. Ja rozumiem to doskonale, dlatego postanowiłem zrezygnować ze striptisu. Ale naprawdę? Chcesz zrobić to dla mnie? Chcesz zrezygnować? Na kogo, jak nie dla ciebie. Nie opłaca się. Ale jesteś kochany. Ale wiesz, mam jeszcze jedno ostatnie zlecenie, które muszę niezwłocznie zrealizować. Ale czekaj, chwileczkę, jakie zlecenie? Kiedy to musisz zrobić? Usiądź sobie. Czekaj. Usiądź, rozluź się. Ale co ty robisz? Usiądź. Muszę je zrealizować właśnie teraz. Myślałem, że nam się to uda uniknąć, ale goddammit, niespodziewane to było. Nie mam radości w życiu, wiecie? Jarek, co ty wyprawiasz? No przestań, to jest żenujące, Jarek. Rozluj się, dzisiaj nie musisz nic robić. Byłam bardzo wściekła na Jarka. Postanowiłam, że tak od razu mu nie wybaczę. No ale gdy on powiedział mi, że rzuci dla mnie ten striptease, bardzo się ucieszyłam. No i później, jak zrobił dla mnie to prywatne show, no muszę przyznać, Było fajnie. Następnego dnia Kamila chce zaskoczyć Jarka w miejscu jego pracy. Zamiast swojego chłopaka spotyka jednak jego kolegę Olka. Cześć. Jarka jeszcze nie ma? Wiesz co, wyszedł gdzieś, ale jak chcesz, proszę usiąść sobie i poczekaj na niego. Nie, dzięki, ja sobie tutaj usiądę. A wiesz tak w ogóle, że jestem o ciebie zazdrosna? Zazdrosna? O mnie? Dlaczego? No bo spotykasz się z Jarkiem częściej niż ja. Spokojnie, nie jest w moim typie. No bo już się obawiałam, ale przecież jego wszyscy kochają. A wiesz co? Też to zauważyłem, odkąd zacząłem tutaj pracować. Jarek zna wszystkich w okolicy, nawet moi znajomi go bardzo cenią. Wiesz co, to jest troszeczkę dziwne, ale naprawdę możesz być dumna ze swojego faceta. I on to powiedział, a nam zostało z jakichś 15 minut do końca par dokumentu. Co się może wydarzyć? Oczywiście, że coś się od Janie Pawli. No i też jestem bardzo dumna. No i dla mnie zrezygnował ze striptizu. Z czego? Ze striptizu? Boże, to ty o niczym nie wiedziałeś. No, słyszę to pierwszy raz. Boże, ale jestem głupia. On może mieć przeze mnie problemy. Proszę, nie powiedz nikomu. Naprawdę, jak długo on wykorzystuje swój mundur i kajdanki, to nie jest moja sprawa. Bądź spokojna, nikomu nic nie powiem. Obiecuję. Ja dziękuję ci bardzo. Dziubdzisz, no jaki dumny z siebie, A co ty tutaj robisz? Niespodzianka, nie cieszysz się? Przyszłam do ciebie. No ja się cieszę, no ale widzę, że inni też. Masz ochotę na lody? No jasne, kochani, jasne. To chodźmy. Ty masz zrobić wszystkie raporty do wieczora, zrozumiano? Tego to ja bym się w życiu Polku nie spodziewał. Niby taki cichy, niepozorny, w pracy zawsze robi to, co mu się każe, a tutaj proszę, wyjdziesz na chwilę od razu wyrywać dziewczynę. Jak to mówią, cicha woda brzegi rwie. Po weekendzie Kamila miała w pracy pierwszą zmianę i wychodzi dopiero po południu. Musimy porozmawiać, chodzi o Jarka. Dobra, siadaj, ja idę. Nie będzie. O kogo nie. Chodzi? O Jarka. No jasne, kogo by innego? No słuchaj, bo ja widziałam Patrycję, jak wchodziła do niego tam, do domu, do bramy, znaczy się... Ale poczekaj, ty chodzi ci o Patrycję? O tą sprzedaczkę, co pracuje tak. W supermarkecie? No o nią.
To co ty robiłaś wtedy, Jarka, mieszkaniem? Nie, ja wtedy szłam na przystanek z, wiesz, moją koleżanką. No i wiesz, no i zobaczyłam, że ona tam wchodzi. No, chciałam ci to powiedzieć. Słuchajcie, ona jest trójoką wroną, ale bez wózka. Jarek by mi tego nie zrobiła, tym bardziej Patrycja. Jezus Maria, no to nie wiesz, ale słuchaj, możemy pojechać jeszcze pod ten dom. Może ona tam będzie jeszcze dzisiaj u niego. Ja na pewno. Nie będę robić jakąś agentkę. Jezus, no to nie. Dobra, Magda, czekaj. No dobra, pojedziemy, siadaj do samochodu. No dobra. Mam ambiwalentne odczucia co do trójokiego gołębia. No to wszystko nie ma sensu. No nie, no nie możemy zaczekać chwilę? Nie, daj spokój, nie będę tutaj czekać i obserwować, nie wiadomo. Cicho, patrz, idzie. Uważaj. To ona, nie? Tak. Zobacz. Widzi nas? Uważaj, uważaj, uważaj. No. Widziała nas? No, mam nadzieję, że nie. Ona tym autem jeździ praktycznie codziennie. Jak ona mogła się nie połapać, że to jest jej samochód? Najlepsze przyjaciółki zawsze na pieszo chodzą. To jest dokument nagrany z ludźmi, a jest strasznie realistyczny. Cześć, a co wy tu robicie? Przeszkadzamy? Nie, no ale miałem do ciebie dzwonić i trochę jestem zaskoczony, że... A może ty masz gościa? Nie, nie mam, a skąd taki wniosek? Mogę wejść? Nie, bo mam nieposprzątane. Najpierw wolałbym ogarnąć. No, jak w chlebie. Dobra, wiesz co, ja muszę wejść, to zobacz. Coś w porządku. Ale gdzie wchodzicie? Patrycja? Co ty tu robisz? No, sprzątam. O co w tym wszystkim chodzi? Jak to sprzątasz? No ale słuchaj, przecież sama mówiłaś, że Patrycja ma problemy finansowe, więc postanowiłem jej pomóc i sprząta dla mnie czasami. To prawda? No to prawda, Jarek jest dla mnie bardzo dobry i dobrze mi płaci. Rzeczywiście wygląda, jakby sprzątała. Ale przecież mogłaś mi o tym powiedzieć, dobrze wiesz. No ale nie chcieliśmy ci mówić, żebyś się nie unosiła. Ale... Patrycja, poczekaj, przecież ty mówiłaś mi, że nie masz czasu dorabiać na boku, bo musisz się zajmować dziećmi. No ale jakoś daję sobie radę. Dlaczego nic nie powiedzieliście? Żebyś się nie denerwowała po prostu, bo zaraz zaczniesz robić dochodzenie i będzie z tego wielka afera. Także ja nie rozumiem, o co chodzi. Może Patrycja, co ci jest? Co ci jest? Co się dzieje? Patrycja, co się stało? Ej, a może on cię szantażuje, co? Bo pracujesz na czarno. No, nagle najbardziej bystre jednostki w mieście. Powiedział, że wyda mnie we wszystkich urzędach i że stracę pracę w markecie, jak nie będę u niego sprzątać codziennie za darmo. To jest jakaś bzdura, ona bredzi, jest zmęczona po prostu. Weź, zostaw to, weź swoje rzeczy, wychodzimy stąd, nie będziesz tutaj sprzątać, weź szybko. Ej, ale co wy robicie? Daj o co spokój. Chodzi? Kamila i Patrycja poradziły się adwokata i za jego radą przyjechały na komisariat policji. Patrycja dała się przekonać, żeby donieść na Jarka z powodu szantażu. Zgłoście naruszenie u Jarka. Twój ulubiony kolega będzie miał nie tylko problem przez to, że wykorzystywał mundur do striptizu, ale wiem, że Patrycja nie była jedyną osobą, którą wykorzystał. A ja, jakie jeszcze? Co masz na myśli? No nie zdziwiłabym się, gdybyś też wykorzystał Carlo, właściciela restauracji. Nie chciałeś się z nim dogadać i on z tobą nie chciał się dogadać, więc go wykorzystałeś. Olek, ty im chyba nie wierzysz. Te baby klepią jakieś głupoty. Przecież będzie lepiej, jak wyjdziesz i zostawisz nas samych. Ale to jest moje biuro. Co ty, żarty sobie ze mnie robisz? Słuchaj, jak chcesz, zadzwonię do szefa. On na pewno zrozumie, że chcę w spokoju przyjąć zeznania od tych obu dam. Tak, też to czuję. Zaraz rodzinie zostanie zaprezentowany trzeci kolega. Pani Magdo, pani przypuszczenia były słuszne. Pan Krzemiński faktycznie szantażował pana Cukoni. Po prostu groził, że jeżeli nie będzie mógł się u niego stałować za darmo, ujawni jego pralnię pieniędzy. Pan Krzemiński został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Jejku, gdyby nie pan, to nie wiem, co byśmy zrobiły. Proszę podziękować pani Rosińskiej. Gdyby nie ona, w dalszym ciągu sprzątałaby pani podłogę u funkcjonariusza policji. Życzę panią miłego dnia. Brakuje teraz tylko, aby adwokat zaprosił cię do swojego mieszkania posprzątać podłogę w ramach zapodziękowania. Kamila i Olek po rozprawie sądowej umówili się kilka razy i są teraz parą. Dziewczyna znowu jest szczęśliwa u boku kolejnego mundurowego. To ostatni raz jak byliśmy, to byliśmy z byłym Kamili, wiesz? Z metra spadł. No, słuchaj, afera tutaj, mówię ci. Co? Jarek, przecież on taki wysportowany jest. Nie, ten policja. Pilot. Jaki pilot? Pilot? Oj, kiedyś Kamila sama ci o tym powie. Oczywiście, że przyprowadziła kolesia. Ona po prostu bierze pierwsze, co zobaczy. Wystarczy, że nie ma ubranej zwykłej koszulki z Avengers, cokolwiek. To już wystarczy. Dawaj, podpinaj się i idziemy na górę. Chcesz lepszy, dawaj. Nie, ja może lepiej zrezygnuję, okej? Okay? Nie, no dawaj, chodź. Przecież, no jak to? Z Kamilą na pewno wygrasz, przecież jesteś policjantem, na pewno na co dzień masz jakieś wyzwania, żeby się wspinać. Chodź! No tak, ale... Czekaj chwilę.
Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że masz lęk wysokości. Nie, 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 to nie to. Szczerze mówiąc, nienawidzę sportu. Serio? Sakra. To jednak prawda, że w dzisiejszych czasach już facet nie jest to za kiedyś. Chodźmy na kawę. Idziemy na kawę. Okropny odcinek, to był okropny odcinek. To chciałbym powiedzieć, ale w niedzielę zawsze mamy okropne odcinki, bo w końcu to niedzielne ciągają oczki. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i widzimy się w czwartek, ale również zapraszam was na mój drugi kanał, gdzie wrzucam 3 filmy tygodniowo oraz również streamuję. Dzięki, to pa! Do zobaczenia w jakichś tam innych filmach w przyszłości. Cześć!